Przychodziło zwierzę i on nadawał imię, nadawał istotę. I ten stawał się takim, a tamten stawał się takim. I to pokazuje, jaką moc i autorytet miał człowiek. Więc kiedy my przez łaskę i usprawiedliwienie wchodzimy w chwałę, my powinniśmy zacząć chodzić w podobnym autorytecie. Nie dlatego, że ty jesteś super świetny człowiek wiary, modlitwy i jeszcze tam czegoś, tylko dlatego, że z łaski zbawiony będąc, jesteś w chwale i chodzisz w autorytecie, kiedy tobie są uległe różne moce na ziemi. I ciemność, i choroby, i grzechy, wszystko jest uległe wobec tego, kto jest w chwale, która przychodzi do nas od Boga. Bez chwały oni poczuli strach. Okazuje się, jeszcze raz powtórzę, chwała Boża otula nas bezpieczeństwem i poczuciem Bożej troski. Amen. I teraz jeszcze raz wracamy do Rzymian, tam gdzie zaczęliśmy. Trzeci rozdział, Rzymian 3, 23. Rzymian, gdy wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I teraz, kiedy sprawdziłem słowo brak im chwały, to słowo brak okazało się bardzo ciekawym słowem, że komuś brakuje chwały. Greckie dokładnie można przetłumaczyć pozbawione, natomiast po grecku brak oznacza, pochodzi od słowa histeria, że ktoś jest histeryczny, ktoś urządza histerię, jak coś na przykład nie jest, o, znów mi nie wypłacili tam za moją pracę i człowiek wpada w histerię. Więc ludzie, którzy są bez chwały Bożej i nie żyją w chwale, ich byle jaka sytuacja wpędza w histerię. Zrobili przed swoimi oczyma fałszywego Boga. Co to znaczy? Chwała przestaje płynąć tam, gdzie zamieniamy prawdę o Bogu na kłamstwo o Nim. Ostatnie nabożeństwo, tydzień temu, bardzo namaszczone uwielbienie, Mateusz poprowadził później słowo, które Bóg dał, mówi o tym, że wiara, prawdziwa wiara rodzi się w miejscu, gdzie my widzimy Boga takim, jakim jest, a Bóg jest miłością i Bóg jest dobrocią. W momencie, kiedy usuwamy obraz prawdziwego Boga i zaczynamy wierzyć w Boga fałszywego, tak jak dzisiaj wielu ludzi, Bóg karzący, Bóg gniewliwy, Bóg popędliwy, po prostu wszędzie tego znajdziesz, już zamienili, tutaj nie trzeba, tutaj jest o poganach, ale wielu wierzących dzisiaj żyją jakby z obrazem Boga pozbawionego chwały, Boga po prostu, który w ich oczach jest popędliwym, wrednym staruchem. I kiedy my zamieniamy obraz tego wspaniałego Boga w chwale, który jest pełen dobroci i miłości, jest napisane w 25 wersecie, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć. I tutaj, co jest ważne, kiedy my mamy obraz prawdziwego Boga, to powinniśmy Mu też oddawać cześć. I ten moment chwały, kiedy my uwielbiamy Boga, to nie jest po prostu wstęp do kazania. To jest miejsce, w którym my ustanawiamy tron prawdziwemu Bogu, który jest pełen chwały, miłości, dobroci i łaski. I kiedy tutaj płynie chwała ze sceny i kiedy my śpiewamy wszyscy i porywa nas muzyka, porywają nas psalmy uwielbiające Boga prawdziwego, wszystko staje na swoje miejsce. Dlatego tak ważne jest bycie w Kościele, przychodzenie, żeby łączyć się z tą chwałą, chwałą, która płynie z Kościoła i łączyć się z chwałą, która jest w niebie. I powstaje autorytet i moc. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy. Kiedy my służymy stworzeniu zamiast Twórcy? Stworzenie to kiedy my wymyślamy coś, mnożymy uczynkowość, mnożymy jakieś uczynki religijne, niereligijne i myślimy, że w ten sposób służymy Bogu. Natomiast naszym zadaniem jest przyjść do Boga takim, jakim On jest i uczcić i uwielbić Go takim, jak jest. A takim, jak jest, my powinniśmy regularnie odnawiać poznanie Boga. Po to jest głoszone Słowo, żeby non-stop nasz cielesny umysł na nowo i na nowo odnawiał się. Bóg jest dobry, przebaczający, kochający, pełen łaski i miłosierdzia. To jest prawdziwy Bóg, którego chcemy czcić. I 26. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamienili przerodzone obcowanie na obcowanie przeciwko naturze i
poszło i pojechało. Czyli okazuje się, w momencie, kiedy my zaczynamy czcić i nie widzimy prawdziwego Boga, to wtedy my sami siebie pozbawiamy chwały. Tak jak 23 werset zaczyna się, i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy. I teraz przy okazji powiem od razu, że nieraz my tutaj od razu wymieniony homoseksualizm na przykład, tak? I też tendencja prześladować tych nieszczęsnych ludzi. Nie tylko tutaj, później inne grzechy są wymienione, bo tak naprawdę tym wszystkim cennym ludziom nikt nie powiedział, że Bóg jest dobry i może zmienić ich życie. A nieraz, żeby zrozumieć, że Bóg jest dobry, mijają lata. Niektórzy z kościoła, którzy są, jesteście członkami tego kościoła, ja już od 7 lat, ja w 13 roku dostałem objawienia łaski, teraz 21. 7 lat głoszę o dobrym, łaskawym Bogu i niektórzy z nas, starożyłów, starożytnych spichlerzowców przychodzą do mnie po 7 latach i mówią, zrozumiałem, czym jest łaska. Na ile nasz cielesny umysł walczy z tym, co jest w Bogu, ta prawda, która jest w Bogu i o Bogu. Ale my poddamy nasze umysły Bogu żywemu. I my poddamy nasze cielesne umysły duchowemu umysłu Jezusa Chrystusa i zmiany, które przyjdą w naszych łbach, poprowadzą nas w miejsce chwały. Halleluja! Rzymian, 6 rozdział, 4 werset. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca. Takie my nowe życie prowadzili. Zobaczcie teraz słowo chwała. Wy na pewno nigdy nie zauważyliście, że tam jest chwała obecna. Tylko moja żona powiedziała, że ona widziała. A ona jest specyficzna, to jest biolog z wykształcenia, która widzi rzeczy, których ja nie widzę. Więc wczoraj mi zrobiła cały wykład na temat DNA. Boże, nic nie rozumiałem. Po 5 razie zajrzyłem. Nie, ja jestem taki głupi, nie ty. Że ja tak pomyślałem, że ludzie, którzy nieraz słuchają w YouTubie różnych filmów na temat DNA, jak tam w DNA coś wchodzi i nas niszczy, okazuje się, że to w ogóle jest nie takie proste, że do dzisiaj naukowcy nie nauczyli się wchodzić w DNA. To jest największa, najbardziej skryta tajemnica, która jest w naszych komórkach. Szok i niedowierzanie. A włączasz YouTube i tam ktoś opowiada, jak w DNA coś wejdzie i nas wszystkich po prostu uczyni niewolnikami antychrysta. Guzik prawda. Bóg stworzył DNA w taki sposób, że nic tam nie wejdzie. Jeśli naukowcy do tego momentu jeszcze nie umieją tego zrobić. Inżynieria DNA jest w powijakach. No, to jest dzięki mojej żonie. Znam takie rzeczy. Zabrzmiałem jak profesor, nie? I teraz 6:4. Zobaczcie, Jezus Chrystus został wskrzeszony z martwych przez co? Przez chwałę Ojca, powiedz głośno. Chwała Ojca. Jezusa wskrzesiła chwała Ojca. Chwała znów to jest autorytet, to jest moc. Rozumiecie? Chwała Ojca wskrzeszała Jezusa. Przy wskrzeszeniach, czyli przy cudach jest obecna chwała. Kiedy dzieją się cuda, to w ten sposób Bóg sam sobie oddaje chwałę, odbiera chwałę. Jezus odbierał chwałę, kiedy wskrzeszał różnych ludzi, dokonywał cudów i wszyscy mówili, chwała Bogu. Patrzyli i dziwili się, oprócz religijnych ludzi, którzy mówili, to jest diabeł. A dziś sobota. Więc Jezusa wskrzeszała chwała, więc chwała jest obecna przy każdym cudzie bez naszej zasługi. Kiedy Piotr chodził po wodzie, czy to była jego zasługa? Nie. On patrzył na Jezusa i to dało mu moc chodzić. On obserwował Jezusa, który objawił się w chwale, w autorytecie i powiedział, ja też tak chcę. Proszę bardzo. Co mam zrobić? Odmów 3 razy Ojcze Nasz i 1 kredo. Nie, Jezus powiedział, chodź do mnie. I na rozkaz Jezusa Piotr poszedł. Patrząc na Jezusa, na Jego chwałę, on mógł iść po wodzie. Wiecie, co mi Bóg objawia w ten sposób? Albo rozmnożenie chleba. Chłopak, który dał 5 rybek, czy tam 2 chleby, 5 rybek Jezusowi, czy to była jego zasługa? On powiedział, widzieliście, jaki mam fajny chleb? I ryby? Było 2, jest 12 koszy resztek. Ha, ha, ale mam rybę. Czy to była chwała? To była chwała Boga.
Chłopak nic nie mógł zrobić. Wszędzie, gdzie wiemy, że to nie jest z nas, to jest chwała. Kiedy jestem świadom, nic nie zrobiłem, żeby to się stało. Tam jest chwała. Słyszycie? Dzieją się cuda i rzeczy, o których wiesz, że ty nic do tego nie dołożyłeś, nic z ciebie. I że kiedy widzisz, że coś się dzieje, ty nagle mówisz, chwała Bogu. Bo wiesz, że ty nic, nawet nie zdążyłeś się pomodlić i mówisz, chwała Bogu. Czy co to znaczy? To znaczy rok chwały, w którym my będziemy obserwować rzeczy, które nie będą działy się przez nasze zasługi, przez nasze umiejętności, przez nasze planowanie, przez nasze świetne rzeczy i nasze świetne, nie wiem, robienie może tabelek jakichś, wypracowanie jakichś procedur, wypracowanie planów. Kiedy tego wszystkiego nie będziemy robić, a nagle będziemy widzieć, że Bóg wszystko dokonuje w swojej mocy i my tylko będziemy po prostu siedzieć z boku i mówić, Boże, jaka chwała Bogu. Bo ty nawet nie możesz samemu sobie oddać chwały, bo nawet tego nie zaplanowałeś. Kiedy nic z nas, wszystko od Niego.